Przemysław Kutny, akcja ewaluacja. Akcja ewaluacja, Przemysław Kutny. Drodzy toastmasterzy, szanowni goście, dobra ewaluacja to skarb. Przekonałem się o tym w trakcie jednego z naszych cotygodniowych spotkań, kiedy to w przerwie tegoż, po wygłoszonej przez siebie mowie, podszedł do mnie ktoś, kto wyglądał jak potencjalny przyjaciel. I powiedział, bardzo dobra mowa, nic nie zrozumiałem. Ja zrozumiałem wtedy jedno, nie będziemy przyjaciółmi. I zrozumiałem drugie, dobra ewaluacja to skarb. Gdzież jednak szukać tego skarbu? Otóż twierdzę, że tam, gdzie można go znaleźć. Zatem przyjmijmy, że ta mowa jest jak wielka szkatuła, w której są różne rzeczy, w tym być może skarby. Te, których tak szukamy. A w tej szkatule dużej są cztery mniejsze. Jedna z minimową, ona ma średnią wielkość. I trzy z mini ewaluacjami, które wygłoszę po tej minimowie. Drodzy Państwo, zatem udajmy się na poszukiwanie skarbów. Oto minimowa i szkatuła średnia. Drodzy toastmasterzy, szanowni goście, warto czytać książki. Warto czytać z trzech powodów. Po pierwsze, dzięki książkom popełniamy mniej głupstw. Po drugie, dzięki książkom jesteśmy coraz bardziej szlachetni. I po trzecie, coraz bardziej wrażliwi. Zwłaszcza na piękno, którego wokół nas już nie ma. Drodzy Państwo, jak jednak zaczęła się moja przygoda z książkami? Opowiem o tym wierszem, ponieważ to poezja oddaje najgłębiej prawdę o ludzkiej duszy. To będzie wiersz rymowano-nierymowany. Część pierwsza jest rymowana. Kiedy byłem małym chłopcem, wziął mnie ojciec i tak do mnie rzekł. Jedź w Beskidy, synu! W Beskidy, synu, jedź! Tu się kończy część rymowana. I pojechałem na wczasy rodzinne, na których też był mój kuzyn, Grzegorz. On miał lat 15, ja miałem 3 lata mniej. I Grzegorz był moim ciceronem po głupocie. I kusił. Ten mały grzech kusił. Mały grzech kusił. Aż w końcu weszliśmy do księgarni. I tam powiedział, kup tę książkę. Powiedziałem nie. Powiedział, kup tę książkę. Powiedziałem nie. Powiedział, kup tę książkę. Powiedziałem, dobra. I kupiłem tę książkę. Na okładce Graham Masterton jako autor. Tytuł Zemsta Manitou. I wtedy jeszcze nie wiedziałem, że u moich drzwi już czyhają Henryk Sienkiewicz, William Shakespeare i Fiodor Dostojewski. Grzegorzu, choć masz 41 lat, wciąż jesteś 3 lata starszy ode mnie. Nie wiem, czy byłeś moim przyjacielem, wiem, że jesteś wciąż moim kuzynem. I wiem, że dzięki twojej zachęcie do książek popełniam mniej głupstw. Mogę być coraz bardziej szlachetny oraz coraz bardziej wrażliwy. Koniec wiersza. Proszę Państwo, po tym traumatycznym doświadczeniu w księgarni moje życie uległo całkowitej zmianie. Podczas gdy moi rówieśnicy z podwórka sprzed bloku popełniali całą masę głupot, ja robiłem dokładnie to samo. Tylko nie miałem ich rozmachu. I dlatego prawdopodobnie jestem z Wami tu. Dzięki książkom, drodzy Państwo, również można być coraz bardziej uwrażliwionym moralnie. Każdy, kto do 18 roku życia przeczyta sporo z Szekspira i z Dostojewskiego, ten poznaje najgorsze możliwe konsekwencje, najgorszych możliwych wyborów. Ojcobójstwa, dzieciobójstwa, koniec końców samobójstwa. Jak widzicie, jestem z Wami tu i teraz. Powiedziałem, jak wybierać, żeby było dobrze. Dzięki książkom, drodzy Państwo, stajemy się także coraz bardziej uwrażliwieni na piękno, którego, jak wspomniałem, już doświadczyć nie możemy naocznie. Każdy, kto czytał trylogię Sienkiewicza, ten kojarzy ten dwór warowny, drewniany, ten bór pełen dzikiego zwierza i drzew. I ten wiatr hulający po sobie, przywodzący najpiękniejsze wyobrażenia o wolności i pięknie. Tak, te wyobrażenia przywiodły mnie do tego, że jestem tu z Wami. Dlatego, drodzy Państwo, warto czytać książki z tych trzech powodów, o których powiedziałem. Innymi słowy, kto nie czyta, ten trąba. To była minimowa, a teraz przejdźmy do mini-ewaluacji
minie ewaluacja numer 1 natury protekcjonalnej. Dziękuję, bardzo się cieszę, że usłyszałem twoje mowy. Bardzo mi się podobała. Zmieniłbym tylko 3 drobne szczegóły. Wstęp, rozwinięcie oraz zakończenie. Proszę zaś wiesz, w rozwinięciu, ja bym zwrócił uwagę, że po prostu nie każdy już kojarzy tych autorów. Dlatego następnym razem zamień bracie normalnie Szekspira na Paulo Coelho. Będziesz miał takiego czytelnika bardziej latino. Bardziej od generalnie podsumowując, bardzo dobra mowa, tylko trochę słaba. Ewaluacja natury emocjonalnej. Dziękuję, bardzo się cieszę, że usłyszałam twoją mowę. Bardzo mi się spodobał, zwłaszcza opis tego 17-wiecznego dworu. Trafiłeś do mojego serca i pod moją kontrolę, ponieważ ja bardzo dobrze wiem, co i ile się tam piło w 17-wiecznym dworze. Mam taką małą sugestię, wiesz, następnym razem zamień dwór na pałac. Będziesz miał większy rozmach. Wtedy trafisz do mojego serca. Podmują wątrobę, a może jeszcze gdzie indziej, żeby się serdecznie życzę. Ewaluacja rzeźniowa inaczej. Dziękuję, bardzo się cieszę, że usłyszałem swoją mowę, ale bardzo mi się spodobała. Zmieniłbym tylko parę szczegółów, mianowicie strukturę połowy głosu, oprawanie własnym ciałem bez jej, ale przede wszystkim już zmieniłbym treść. A w treści, wiesz, ja nie uwierzyłem ci, że na tym stepie wieje. Gdybyś ty się poczochał, ja bym uwierzył, że tam wieje. Ale tak nie, ja ci w to po prostu nie uwierzyłem. Dlatego wiesz, następnym razem, generalnie, bardzo dobra mowa, tylko się następnym razem po prostu poczochraj. Drodzy Państwo, czy jest tutaj sprawa, którego tak szukamy? Dobra ewaluacja. No myślę, że nie. Jest jednak coś innego. Tym czymś jest intuicja, która podpowiada nam, czy to, co usłyszeliśmy, jest budujące, czy zabawne. Dlatego, kiedy następnym razem będziecie mieli taką sytuację, jak ja, ktoś do was podejdzie i powie: bardzo dobra mowa, nic nie zrozumiałem, powiedzcie do takiego człowieka słowami Jonasza Kofty: uśmiechnij się i jutro będzie za późno.